masz bilet, bo ja odjeżdżam, a jeszcze jest na 2 godziny zapłacone. Wiesz, mnie to nie dziwi, że tutaj ludzie tak postępują, bo oni tak postępują. No tak. Jak z bajki, po prostu jak z bajki. Był ten jackfruit? Owoc chlebowca. Owoc chlebowca. Kurde, naprawdę bardzo dobra. Super, przynajmniej mi smakowała bardzo, no mega. Jak z bajki, po prostu jak z bajki. Zawsze myślałem, no tak jak mówię, że właśnie zawsze myślałem, szczerze mówiąc, że jak są jakieś te bajki, nie? Jak była o tej takiej szkockiej rudej dziewczynce, ta bajka. Czy w ogóle jak są jakieś filmy, osadzona akcja jest gdzieś, to zawsze myślałem, że to jest Photoshop. No a tu jest na serio. Drodzy, jesteśmy właśnie w tym momencie no, w jednym ze szkockich zamków, a konkretnie odwiedzamy jeden ze szkockich zamków. Popatrzcie, jak to wygląda w ogóle. Ruiny, ta roślinność wdzierająca się w te ruiny, mech. No, czy to nie wygląda jak z bajki? A to nie jest bajka, to jest rzeczywistość. No mega, mega. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Trasa przed nami, troszkę przez jakiś taki park. Pełno tutaj roślinności, mchu. No typowa północ Szkocji. A tam mój syn. Kacperku, co robisz? Nie rozwalaj, ja wiem. Bo ja w bluzę. Bo to jest do rozbiórki. No niestety, ja jestem zdziwiony w ogóle, że taki piękny zamek jest do rozbiórki niestety. No szkoda. Ale super porośnięty bluszczyk. No, ale patrzcie się, no to jak widzieliście, nie wiem, Harry'ego Pottera, Władcy Pierścieni i ten mech na drzewach, ta roślinność wdzierająca się w ruiny, no jest po prostu mega. I tak jak mówię, tu nie ma Photoshopa, nie ma żadnego montażu. To naprawdę tak wygląda. No w sumie to zaczęliśmy już pomału naszą serię podróży po północy Szkocji i po Wyspach Szkockich, na którą Was już zapraszałem kilka razy, także mam nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć. Przypominam, że to będą podróże właśnie po północy Szkocji, po Wyspach Szkockich. Nie wszystkich, no bo wysp w Szkocji jest ponad 800, ale generalnie postaramy się sporo tego tam zobaczyć. To będzie bigwakowanie w namiotach, w dzikich miejscach, bez cywilizacji. Mam nadzieję, że taka seria Wam się spodoba. Opatrujemy sobie już miejscówki, gdzie by można kempingować, no bo warto, że tak powiem, wiedzieć mniej więcej, chociaż to będą takie troszkę wypady bez planu. Co było? To był jakiś piec, tak? Jakby, Kacperek, żebyś mnie nie uderzył, please. Tak, to był jakiś piec. Tu były drzwiczki. Mam nadzieję, że tam ktoś nie siedzi. Ukryty, jakiś taki szkocko-północny stwór. Ale tu był jakiś piec, tak, zdecydowanie. Kacperek, a tu jest właśnie to zamczysko, które już widzieliście. Patrzcie się na ten mech, jak to fajnie wygląda, jak to pięknie wygląda, jak tutaj roślinność wszędzie sobie. Life always finds a way, jak to mówią. Kurczę, ale mi żal tego zamku, że on jest do rozbiórki. No ale widocznie się nie udało uratować. A jak ktoś wie, co to jest za roślina, taka wysoka, dosłownie wygląda jak jakaś z rodziny bambusowatych. Znaczy to tak wygląda, ale patrzcie się, to ma... liście? Ja stawiam, że to ma 4 metry wysokości. Ciekawe. To nie wygląda jak powiedzmy taka europejska, to wygląda jak jakaś egzotyczna roślinność dosłownie. Słuchajcie, ja przelecę dronem nad tym zamkiem. Zobaczymy sobie go z góry. Myślę, że będzie warto. Popatrzcie się, jaki śliczny piesek zaginął. Także no, zrobię parę ujęć, że tak powiem, przez parę sekund, pozwolicie, bo może ktoś obejrzy, kto widział tego psa. Ja wiem, że to mało prawdopodobne, ale różne rzeczy się zdarzają. No, jak tutaj widać, jest to chłopiec, start for Shire Ball Terrier Cross White and Red, adult. I tutaj właściciele wyznaczyli 5000 funtów nagrody. Także jak zobaczycie tego pieska, no to zarówno zadowolicie właścicieli, bo odzyskają swojego przyjaciela i hojna nagroda, tak? A tak serio mówiąc, no to apeluję, nie? Bo mnie tu sporo osób ze Szkocji ogląda, także jak ktoś może widział tego psa, to tutaj macie numer telefonu. Chcesz loda? Tak, tak, chcę, no, zdecydowanie. No nie wiem, no, czekaj. No, sezon wakacyjny, powiedzmy, zaczynamy od lodów. Ty chcesz bubblegum? Wiesz co, ja mogę... No po prostu klasyczny ten waniliowy pojedynczy. Small. No, small. Jesteśmy, moi drodzy, w miejscowości Las, północ Szkocji. Ja was tutaj już zabrałem w lecie tamtego roku, w lipcu was tu zabrałem, kiedy mieliśmy tu prawie 30 stopni Celsjusza na plusie. Dzisiaj tutaj mamy 17 stopni, w tym momencie jest w cieniu, więc w słońcu wiadomo, że to jest bardziej odczuwalne. Jest to takie miejsce z mikroklimatem. Jakby ktoś dalej nie wierzył, że w Szkocji potrafi być ciepło, no to patrzcie się. Lody jedzą, ja tak samo. Kurtki ściągamy. Jest 18 marzec, jest 17 stopni. Sezon na lody. Rok temu spędzaliśmy tutaj święta wielkanocne. To był przecież początek kwietnia. Chodziliśmy w t-shirtach. Nie będę specjalnie rozwodził nad tym miejscem, bo na moim kanale już są 2 albo 3 filmy z tego miejsca. W tym momencie wrzucam wam zakładkę i także możecie sobie kliknąć, obejrzeć. Tam dokładniej mówię o tym miejscu. My tutaj dzisiaj tak naprawdę rozglądamy się za miejscem kampingowym, na tą wyprawę, o której wam już wspomniałem. A ta plaża jest tutaj bardzo wąska, no bo to jest po zimowych roztopach. No bo stopniały śnieg oczywiście zasila to jezioro. Macie się fajne skutery. Pośmigałbym w sumie na takich skuterach. My już się znajdujemy w tej miejscowości Luz, gdzie szukamy potencjalnego miejsca kampingowego. Teraz się rozkładamy. Jest cieplutko, jest kocyk, jest zielona trawka. Pytaliście czasem w komentarzach, czy do Szkocji warto przyjechać po prostu tak na wakacje i zniechęcaliście się, tak ja po prostu tak odebrałem, że zniechęcaliście się przez to, że myśląc Szkocja, myślicie deszcz i wiatr. No i rzeczywiście deszcz jest, ale tylko 10–20% więcej niż w Polsce. No wiatr jest, ale nie wszędzie. Natomiast jeśli chodzi o pogodę, no to widzicie, jest 18 marzec, jest 17 stopni ciepła, czy tam 16. Siedzimy sobie w rozpiętych bluzach. W lecie, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bywa po 30 stopni nawet ciepła. Także odpowiadając krótko, tak, warto, zdecydowanie warto. Na pewno zobaczycie coś innego niż możecie zobaczyć w Hiszpanii, w Grecji czy Włoszech. Po raz pierwszy jadłem taką zupę. Nie ma się czym chwalić, bo nie jest zrobiona przez nas, tylko jest po prostu kupiona. Ale powiedzmy takiej lepszej jakości. I tak jak mówiłem, zupa, krem kurczakowy z owocem jackfruit. Co to był ten jackfruit? Owoc chlebowca. Owoc chlebowca. Kurde, naprawdę bardzo dobra. Super, przynajmniej mi smakowała bardzo, no mega. Powiem wam ciekawostkę, nie wiem, zbieg okoliczności, przypadek, czy może nie. Wjechaliśmy tutaj na parking, raptem, nie wiem, około godziny temu. Zaparkowaliśmy, idę do parkometru, podchodzi do mnie koleś i mówi, że akurat odjeżdża i został mu bilet opłacony jeszcze na kolejną godzinę. No i dał mi na tą godzinę, tak? Więc włożyłem za szybę i mówię do żony, tak, za godzinę tutaj przyjdę, jak się skończy to, co mi dał ten koleś i opłacę resztę. No to przyszedłem tutaj, minęła właśnie godzina, idę znowu do parkometru i moi drodzy, podchodzi kolejny koleś do mnie i mówi tak, widzę, że chcesz zapłacić. Ja mówię, no tak, masz bilet, bo ja odjeżdżam, a jeszcze jest na 2 godziny zapłacony. Wiecie, o co chodzi. Najpierw jeden podchodzi, teraz drugi podchodzi, to już... Wiesz, mnie to nie dziwi, że tutaj ludzie tak postępują, bo oni tak postępują. No tacy są właśnie Szkoci. Jakbym miał o ich zaletach mówić, no to tacy właśnie oni są. Ale po prostu sam fakt, że 2 razy mi się to zdarzyło w przeciągu godziny, To jest dla mnie zaskakujące, oczywiście pozytywnie. Idziemy jeszcze zobaczyć taki stary szkocki cmentarz. Patrzcie się, jaki tu jest klimat, te stare schody pokryte mchem, stary kościół i stary cmentarz. Bardzo stare nagrobki, no generalnie mniej więcej tak wyglądają stare cmentarze w Szkocji. Takie stare nagrobki, same płyty, moi drodzy, jak widzicie. Patrzcie się na to, tu jest jakby jakaś płaskorzeźba. Wydaje mi się, że ta płaskorzeźba obrazuje Matkę Boską, a tutaj po prawej stronie jest Jezus Chrystus. Wydaje mi się, że znalazłem miejsce na kemping. To właśnie w takim miejscu, między innymi nad jeziorami, będziemy się rozbijać. Dziś może w tych gąszczach. No ale to jeszcze słabo. Zobaczycie tam na tych dalekich wyspach szkockich, na północy Szkocji, jaka jest miazga. No, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. Tutaj, moi drodzy, zamek w Stirling. Jesteśmy jakieś 40 czy tam 50 km od Edynburga. Jak oglądaliście Braveheart z Melem Gibsonem, to pewnie kojarzycie ten zamek. To jest właśnie ten zamek związany z Williamem Wallace'em. A tutaj na tym polu odbywały się właśnie te walki słynne o niepodległość Szkocji. Patrzcie się w ogóle, jaki klimat akurat jest, zachód słońca. Jak to wygląda, po prostu jest wow.